Dzień dobry. 2, 4, 6. No, szósteczka została. Dobra, to ja się odsunę, to wyjdźcie sobie na brzeg, nie? Spięła się? Kurde. No cóż. Ślad by to trafił. No ale obok nam... Nie, zerwał od fingera. Ja, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy kura zauważyłeś, no, że mam tutaj talizm. Nie wierzę w takie rzeczy. Aha. Ale z młodego łabędzia wstawiłem pióro i miałem branie. Zakładzić jakiś... Nie, jeszcze nie. Jutro dopiero. Jak chcesz, to może być. No dobra, no to dobra. Nie było nic nie ostatnio, tak? Jest 6 do przodu. No dobra, o 4. Idziemy zobaczyć, jak bobry gryzą drewno. Gdzie to jest? Świeć tam, ma dobry. Jest! Był. Mówiłem, że gryzą. To opowiedz o tym leszczu. Ale to nie ma sensu. Nie chodzi o tego leszcza, tylko o te emocje, które tam były i to podbieranie i tak dalej, nie? No bo zawaliłem sprawę, ale nie złoś się na mnie i nie krzycz tak na mnie. No ale jak nie krzycz? Już malutki. Ale jesteś wielki. Kura? No. Co tam? Co się dzieje? 2-0 po nocy. Dwa leszcze. Było 4,5 kilo. Zadowolony jestem. Kolega smutny i zły z samego rana, bo no niestety nie pykło. Jak tam, kotuś? Tak. Czemu? Co się dzieje? Jak on nie jest rozmowny, to proszę bardzo, to idzie na jeden zestaw, a to idzie na drugi zestaw. U, ale one pękły. Aha, no to w takim razie to nie idzie na żaden zestaw. Na kulkę o zapachu skarpetki. O! Głos taki jest troszeczkę jakby przydługawy, ale my to zrobimy tak, że my to przeciągniemy i jest. Idziemy zobaczyć, jak tam bobry. Czy wygryzły coś przez noc jeszcze? No nie, no fajnie wygryziamy. No. O! Zawołał, że... A ja jakaś? Parzek zareagowały. Franciszka. Musisz zgapać, nie? Chyba nic swojego, tylko musisz zgapać. Dobre pomysły, trzeba kopiować, o co ci chodzi. Dupa. O. I to ma coś dać. Tak. Wątkarze są z natury przesądni. I już oto dom. To było za parsknięcie, jak parsknęłeś jak łabędź. Przesądny, gadaj za siebie, ja nie jestem przesądny. Tutaj przeszkadza, że ty łabędzie. Pogonię do wody zaraz. Złość. Lecimy standardem, jak się nie sprawdziło nic, nie? Rzeźbiona będzie. Specjalnie. Ha, ha, ha.
zrywaj. Za mokre. Za mokre, za niedobre. Dobrze jest. Na głowę, trochę na ziemię. Wszędzie trochę polecam. Zero, tak? Ty się cieszysz naprawdę z 2-0. Już taki pewny jesteś siebie. Jakieś takie mam tu, my, tak mi coś tu świta, że to będą jedyne ryby na tej zasiadce. Ostatni motylek w tym szerzonie. Poleciał. A tu pan wędkarz, dzień dobry panu wędkarzowi. Jak tam mory? Przyjrzano? Niedobrze. Martw się. Masz kura, znalazłem na liściu z dębu taka narość. Zauważyłem, że to może być świetny pop-up. Będzie pływać. Wygląda bardzo naturalnie. Ryba się na to nabierze. Jezus, zadipuj się to obu. Gdzie to znalazłeś? Na liściu z dębu. To są dębu, takie, no. Jakieś, co to jest? Ziemniaczek dębowy. Kartofelek. No. Lubisz eksperymenty, ja sobie założę jedną taką. No to ja już zakładam. Kurde, no to nie zakładam. Co ty tam robisz? Pokaż. No. I to pójdzie na noc. Na zestaw karpiowy. Dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję za pomysł. Żołądź mi się podoba, naprawdę. Jeszcze wiem, co zrobię. Do tego żołądzia dostawię oliwkę. Mam oliwkę fajną. Wypadła mi wczoraj przy jedzeniu na podłogę. Zatrzymałem ją. No, oliwka. Ja miałem na oliwkę już branie. No, chyba miałeś. Coś czuję, że będę musiał chyba wstawać w nocy. Ja mam nadzieję, że wstanę tylko raz, ale po 15-kilogramowego karpia. Nerwiłeś mnie, zaraz przerzucam wędkę. Zarzucanie. Mhm. Kolega ciągle myśli, że coś wygra jeszcze. Jeszcze nie wiadomo. No nie wiadomo, wiadomo. No. Wiadomo, że nie wiadomo. Chodź, co robię? Teraz cię zauważył. Dzień dobry. Wiesz, jak one się tu kłóciły? Widziałem się, aż gryzły po... Jednego cały czas gryzły po szyi. Nic nie działa, to wiące brzydko się chwyta na odwrót kukurydza. Bo się za bardzo skupiasz na wygraniu z kurą. To się przegrywa. No właśnie, bez ci to nie wychodzi.